Tak już naprawdę? Cześć, witajcie w dzisiejszym Click Live'ie. Dzisiaj zmieniliśmy troszeczkę scenerię i jesteśmy w krakowskim klubie Choice, gdzie zawsze możecie przyjść na najlepszą imprezę. Ja nazywam się Ewa Sulewska i będę dziś rozmawiać z Magdą Daniłoś, z współzałożycielką Ofon Agency i autorką książki Marketing nie tylko na YouTube. Dzień dobry, cześć. Magda jest mistrzynią wideomarketingu w Polsce, więc liczę, że zdradzi nam dzisiaj mnóstwo ciekawych wskazówek i odpowie na wszystkie nasze pytania. Pamiętajcie też, żeby udostępniać dzisiejszą transmisję, ponieważ udostępniając dzielicie się wiedzą, a przecież o to tam tak naprawdę nam wszystkim chodzi. Możecie nam w każdej chwili zadawać pytania, więc piszcie do nas. Napiszcie tam nam też na początku, czy dobrze nas słychać i czy dobrze nas widać, żebyśmy mogli w razie czego wszystko poprawić. Przejdźmy w takim razie do pierwszych pytań. Powiedz nam, czy istnieją jakieś badania, które potwierdzają tezę, że wideo faktycznie sprawdza się w komunikacji lepiej niż statyczny obraz? Moje doświadczenie z wideo, czy z w ogóle wideomarketingiem jest takie, że ono się sprawdza w pewnych obszarach lepiej. I zdecydowanie, jeżeli mamy na przykład bardzo długą ścieżkę, długi lejek sprzedażowy, to na tych pierwszych etapach, w których my chcemy kogoś przekonać do, nie wiem, produktu, usługi, powiedzieć mu trochę więcej o tym, co ma kupić, to wideo sprawdza się najlepiej. Zresztą chyba najlepszym tego dowodem jest fakt, że dalej najskuteczniejszym medium w Polsce i tym medium, na które najwięcej wydajemy, jest telewizja. Gdyby tak nie było, gdyby wideo nie działało, to te marki polskie, duże marki nie wydawałyby tak dużych budżetów co roku na to, żeby w telewizji się pokazywać. No i trochę jest tak, że kiedy my sobie popatrzymy na wykorzystanie wideo w takim obszarze właśnie pierwszego etapu lejka sprzedażowego, to absolutnie działa, a działa też w moim przekonaniu w dużym stopniu z uwagi na fakt, że wideo jest jakby takim bardzo sympatyczną formą przekazu do budowania emocji, do pokazywania trochę szerszego obrazka, tak? Dosłownie i w przenośni. I rzeczywiście jest tak, że są takie badania, już nawet nie same badania dotyczące wideo, bo takie oczywiście też są, ale są takie badania, które pokazują, że te kampanie, które są budowane wokół emocji na przykład, tak? Czyli bardzo często się spotykamy z tym, że już coraz więcej marek w Polsce się decyduje na kampanie wideo takie właśnie bardzo emocjonalne, no, daleko szukając Allegro, które wszyscy kojarzymy, tak. I Allegro od 2 lat cały czas gdzieś tam w tym kierunku podąża. I te kampanie powodują, że my się wzruszamy, że się identyfikujemy z tymi historiami. I takie badanie, które mnie zawsze pomaga jakby pokazać potencjał, jeżeli chodzi o wideo i kampanie emocjonalne, to jest takie badanie, które przeprowadzone było na 1400 różnych case'ów marketingowych, czyli ogromnej ilości największych kampanii na całym świecie. I to badanie miało za założenie jakby podzielenie tych kampanii na 3 kategorie, czyli na takie, które są oparte tylko i wyłącznie o logiczne przesłanki, na takie, które są oparte tylko i wyłącznie na emocjach i na takie, które łączą oba przekazy. To, co ciekawe, bo w tym badaniu bardzo wyraźnie to wyszło, że te kampanie emocjonalne dwukrotnie lepiej sprzedają niż te kampanie oparte o czysto logiczne przesłanki, a nawet te, które łączyły emocje z logiką, wypadały gorzej niż tylko te oparte na samym przekazie emocjonalnym. I to jest takie fajne, ciekawe badanie, które pokazuje, że warto czasem postawić na taki przekaz ludzki, na pokazanie twarzy, nie tylko samego produktu w oderwaniu od człowieka, którego używa, czy od ludzi, którzy go stworzyli. W ogóle jest bardzo silny trend pokazywania jakby w tym momencie w kampaniach wideo człowieka jako osi, jako głównej postaci przekazu. Nawet w takim marketingu B2B, w którym teoretycznie wydaje się, że co można byłoby zrobić z wideo, jeszcze kilka lat temu jedyne, na co wpadali powiedzmy ludzie zajmujący się komunikacją wideo, to były filmy korporacyjne, tak, pokazywanie, ile nie zrobiliśmy, z kim nie, że tak powiem, tak, z kim nie współpracujemy. Z perspektywy jakby marki jako takiego, w cudzysłowie, bytu absolutnie bezosobowego. Dzisiaj ten trend się zmienia i idziemy na przykład w testymoniale, czyli w wypowiedzi klientów, wypowiedzi pracowników firmy, którzy opowiadają o tym, dlaczego pracują w tym miejscu i dlaczego im jest w tym miejscu dobrze, albo dlaczego ci klienci zdecydowali się na współpracę z naszą firmą, więc bardzo mocny nacisk w ogóle w trendach wideo na ludzi, na emocje,
No bo one na tym etapie właśnie takim w ogóle zapoznania się z marką bardzo, bardzo mocno działają. Ja sama jestem fanką takich kampanii. Ja zawsze się wzruszam na dobrych kampaniach, uwielbiam sobie troszkę przy nich popłakać. Zresztą fakt, że powstaje coraz więcej na przykład grup na Facebooku, gdzie ludzie chętnie się dzielą, czyli jakby wynajdują fajne kampanie i wrzucają je po to, żeby jak najwięcej osób mogło je zobaczyć. Więc jakby pokazuje to, że rzeczywiście lubimy oglądać dobre reklamy, a reklama 20 lat, 15 lat temu, a dzisiaj to są dwie różne historie. Tak. Też myślę, że świetnie pokazuje to przykład Nocy Reklamożerców, które pokazują się co roku. Ja uwielbiam i płacę za to, żeby siedzieć kilka godzin w kinie i oglądać reklamy. No właśnie, jak to jest, że my jest, z jednej strony chcemy chodzić oglądać reklamy, a z drugiej strony w polskiej telewizji na przykład unikamy tych bloków reklamowych i myślę, że rynek reklamowy w Polsce, jeżeli chodzi o reklamę wideo, dopiero dojrzewa. Mam nadzieję, że się zmieni, bo no, raptem kilka dni temu rozmawiałam właśnie z przyjaciółmi, którzy byli w Stanach Zjednoczonych i kręcili tam, bo są youtuberami, kręcili tam materiały. No i spędzili kilka dni w amerykańskich hotelach, między innymi co robiąc, oglądając amerykańską telewizję i jak zaczarowani oglądając bloki reklamowe amerykańskie, po czym wrócili i powiedzieli, wow, w ogóle to jak wygląda blok reklamowy w Stanach, a jak wygląda w Polsce, to są dwie różne historie. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ja to chciałam porozmawiać na kolejnym live'ie. Okej. Zastanawiam się, czy jest jakiś format wideo reklamowy, który szczególnie sprawdza się w wideo, jeżeli chodzi o social media. I tutaj myślę na przykład jakaś reklama z celem instalacji aplikacji, czy po prostu reklama na polubienia, czy w wydarzeniu. Znaczy powiem tak, w ogóle jesteśmy w tej chwili w takim ciekawym punkcie, jeżeli chodzi o działania wideo marketingowe i na świecie, i w Polsce. Dlatego, że jeszcze do niedawna briefy, które przychodziły na przykład na kampanię do takich agencji jak nasza, na kampanię wideo, to były briefy, w których tworzyło się jedną kreację i ta kreacja była powielana w bardzo różnych miejscach, tak? Czyli ta sama kreacja trafiała na YouTube'a, ta sama kreacja trafiała na Facebooka, a potem z czasem jak Instagram zaczął rosnąć w siłę na Instagramie. No a jak pokazują wszystkie badania, jakby poczytać guidebooksy, które wydaje YouTube czy Facebook, to w jaki sposób my przygotowujemy kampanie pod różne media społecznościowe, dzisiaj się absolutnie totalnie różni, tak? Wchodząc tutaj dzisiaj, zanim odpaliliśmy live'a, sama powiedziałaś do ekipy, zróbcie mi wideo czy zdjęcie w pionie na Instagrama, tak? Nawet taka rzecz jak format, w jakim kręcimy, czy to jest kwadrat, czy to jest prostokąt wertykalny, czyli pionowy, czy to jest prostokąt 16:9 poziomy, jest bardzo istotne z perspektywy efektywności tego kontentu, który zamieszczamy w mediach społecznościowych. Więc czy jest odpowiedź, czy odpowiedź na twoje pytanie, jak niestety w marketingu czasem albo często bywa, to zależy. Jasne. Natomiast myślę, że zwłaszcza z takiej naszej praktyki wynika, że wideo się fenomenalnie wpasowuje w takie kampanie reklamowe na przykład na Facebooku, które mają więcej niż jedną kreację. To znaczy my bardzo często na przykład pokazujemy wideo w pierwszym w ogóle, w pierwszej jakby pierwsza kreacja z kilku kreacji reklamowych to jest kreacja wideo. Zwłaszcza przy produktach, bądź też przy usługach, które są trudne do pokazania, wyjaśnienia, tak? No bo czasem ktoś ma jakiś, nie wiem, na przykład serwis czy jakąś usługę SaaS-ową, której to trzeba wyjaśnić, jak się zalogować, jak ona działa, co ja z tego będę mieć. I zdjęcia właśnie, taka grafika reklamowa bardzo płaska w przekazie niestety może nam nie pokazać tego w całości. My, na przykład ja to bardzo często podaję jako przykład, ale to jest świetny przykład, widząc to nawet po właśnie efektach kampanii w analizie. Pracujemy na przykład z klientem, który sprzedaje materiały na kanapy, wszelkie meble, że tak powiem, do siedzenia, które są łatwo czyszczące, tak? I teraz teoretycznie można byłoby powiedzieć, sprzedajemy, czy zrobić grafikę, która mówi, sprzedajemy łatwo czyszczące tkaniny, tylko co to oznacza? Nie mówi nam to nic więcej, jak tylko tyle, że może się łatwiej czyszczą niż inne materiały dostępne w sklepach, tak? Więc w różnych wariantach przez ostatnie kilka lat próbowaliśmy robić materiały wideo, które pokazują naocznie, jak to działa, tak? Na przykład materiały, w których wyrzucamy na tę kanapę, nie wiem, pizzę z keczupem, wylewamy pół butelki wina, wylewamy kawę, wylewamy, nie wiem,
wyrzucamy na nią pół słoika buraczków i pokazujemy, jak w dosłownie 20-30 sekund, czasem w przyspieszeniu, jak my jesteśmy w stanie w dosłownie pół minuty, minutę tę kanapę doczyścić do takiego etapu, że nie widać, że cokolwiek kiedykolwiek na nią zostało wylane. To działa na naszą podświadomość zdecydowanie bardziej. To nie daje już jakichś ewentualnych możliwości złych domysłów przez klienta, czy ewentualnych pytań w głowie, z którymi on zostaje. On widzi taki materiał, który trwa 20-30 sekund i dokładnie wie, na czym polega walor tego produktu, który jest absolutnie genialny, a potem nam jest już łatwiej podawać klasyczną reklamę graficzną, która, i tu nie będę absolutnie w żadnym stopniu próbować naginać rzeczywistości, po prostu lepiej się klika, tak? Mhm. Czyli zdecydowanie łatwiej jest nam zrobić konwersję z reklamy graficznej niż z reklamy wideo. To też trochę wynika z faktu, że ludzie nie do końca czują, że w wideo mogą w ogóle klikać, to jest osobna sprawa. Mhm. Że jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że wideo nie jest formą reklamy klikalnej. W związku z czym układanie tego w taki proces, gdzie to wideo jest na pierwszym etapie albo na jakimś tam etapie jeszcze gdzieś w jakimś późniejszym etapie samego lejka, ale pozwala nam ten produkt, tę usługę pokazać pełniej, z naszych doświadczeń daje absolutnie genialne efekty. Okej, super. Zastanawialiśmy się też, czy jest jakaś szczególna grupa odbiorców, która chętniej konsumuje wideo. Czy to są na przykład osoby starsze, czy osoby młodsze, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Mam takie wrażenie, że to jest cecha osobnicza bardziej niż cecha demograficzna. Natomiast to jest znowu, jeżeli my mamy dobre rozeznanie tego, kim jest nasz klient i czego potrzebuje, i staramy się tworzyć takie kampanie, które są na przykład oparte o segmentację klienta, tak? Czyli ja w ogóle nie znoszę takiego podejścia robienia jednej kreacji o wszystkim do wszystkich, bo one zazwyczaj słabo konwertują. Mhm. Jeżeli my próbujemy pokazać, bo mamy jeden budżet i staramy się za wszelką cenę w tym jednym budżecie i w jednej kreacji pokazać i odkurzacz, i łatwo czyszczący dywan i jeszcze coś tam, no to nagle się okazuje, że to nie do końca działa, zwłaszcza, że w ogóle jeżeli chodzi na przykład o takie media jak Facebook czy Instagram, to wideo musi być naprawdę bardzo krótkie i esencjonalne, w związku z czym trudno jest nam wysycić cały przekaz w jednym formacie, w związku z czym ja jestem ogromnym zwolennikiem takiego podejścia do segmentacji tego, do segmentacji naszej grupy docelowej czy grup docelowych. I to niekoniecznie pod kątem tylko i wyłącznie samej demografii, ale zainteresowań, zachowań, tak? Mhm. Trzymając się przykładu tej naszej kanapy, z którą, tak jak mówię, robiliśmy bardzo dużo różnych testów, posegmentowaliśmy sobie na przykład grupę odbiorców tych reklam, które robiliśmy na takich, którzy są zainteresowani poszczególnymi produktami. Na przykład pokazywaliśmy, jak wyczyścić kanapę z wina osobom, które wiemy, że lubią wino. Albo tak, albo pokazywaliśmy, jak wyczyścić taką kanapę z sierści zwierzęcej osobom, które te zwierzęta mają, tak? Wtedy mamy większą pewność, że osoba, która widzi te pierwsze kilka sekund takiej reklamy, ponieważ ma ten punkt styku jakby z produktem czy usługą naszą, tym swoim zainteresowaniem, czymś, co łączy, jest dużo większa szansa, że obejrzy. I generalnie, jeśli tak segmentujemy i do tego podchodzimy w sposób bardzo strategicznie dobrze poukładany na samym początku, to wtedy trudno powiedzieć, że są ludzie, którzy niechętnie oglądają, bo te wyniki są naprawdę świetne. A te świetne wyniki potem też przekładają się na to, że my możemy tę grupę jeszcze wysycić, tak? No bo mamy możliwości puszczania reklamy wideo do osób, które widziały jakąś część naszego, czy w ogóle reklamy facebookowej do osób, które widziały jakąś część naszej kreacji wideo. Więc to w ogóle powoduje, że jesteśmy w stanie na kilku etapach takiej kampanii dojść do etapu, w którym naprawdę docieramy już tylko do osób, które ta konkretna kreacja, czy w ogóle ta nasza kampania interesuje. Mówiłaś o długości filmów i też do tego chciałabym nawiązać, bo Instagram na przykład umożliwia nam puszczanie filmów 60-sekundowych, ale zastanawiam się, czy warto jest wykorzystywać te 60 sekund? Czy lepiej skrócić się do 10? I to samo ma się na Facebooku czy na YouTubie. No może YouTube jest w ogóle troszeczkę innym medium, tak. ale jeżeli chodzi chociażby o ten Instagram i Facebook. Moje doświadczenie jest takie, bo jest taki mit, to jest taki, śmieję się, półmit, który brzmi, wideo w ogóle powinno być krótkie. I
I to jest półprawda. To znaczy, rzeczywiście to jest absolutnie prawda w kontekście Facebooka i Instagrama na 100%. Wręcz powiedziałabym, że im krócej, tym lepiej. Do tego stopnia, że ja nawet często klientów zachęcam do tego, żeby próbowali tworzyć kreacje, które mają kilkanaście sekund, jeśli to jest w ogóle możliwe. Mhm. Natomiast kompletnie inaczej to wygląda w przypadku YouTube'a, w związku z czym, dlatego też między innymi ja tak bardzo często podkreślam, że jedna kreacja nie jest w stanie spełnić wszystkich, że tak powiem, czy dobrze działać na wszystkich platformach z uwagi na to, w jaki sposób z nich korzystamy. My na Facebooku korzystamy z Facebooka w taki sposób dość specyficzny, no bo tak naprawdę to nie my wybieramy sobie treści, które nam się pokażą, tylko w drugą stronę te treści nam się pokazują. Jasne. I one muszą nas zainteresować albo nie. Jeśli mnie w ciągu kilku pierwszych sekund wideo, które nakręcę, zainteresuje, to je obejrzę. Mhm. Natomiast jeśli ono przez kilkanaście sekund nie uchwyci mojej uwagi z jakiegoś powodu, nie wiem, z uwagi na temat, na formę przekazu, no to szansa, że go obejrzę, jest niewielka i niestety też jak się patrzy w statystyki większości kampanii facebookowych, instagramowych, no to ten moment, kiedy ludzie przestają oglądać wideo, bardzo szybko nastaje, czyli w zasadzie w już kilku sekundach pierwszych to zainteresowanie spada drastycznie. Na Facebooku jeszcze mamy efekt 3 sekund, czyli tego, że Facebook jakby zlicza pierwsze 3 sekundy jako obejrzane. Więc jak popatrzy się na taką statystykę jak długość utrzymania uwagi odbiorcy, no to bardzo często w 3 sekundzie ten nasz wykres spada na łeb, na szyję. To jest ten efekt złotej rybki. Tak. I mamy jakby problem z zaangażowaniem, dlatego 60 sekund ma sens tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy mamy naprawdę bardzo dobrze przemyślane to, co chcemy powiedzieć, do kogo to chcemy powiedzieć, bądź też kreacja, która jest naprawdę wyjątkowa, bo żeby była jasność, ja znam też przykłady kampanii, może nie aż tak bardzo z Polski, a bardziej z zagranicy, kampanii, które są stricte kampaniami reklamowymi, nastawionymi na emisję reklamową, które były puszczane jako na przykład prerole YouTube'owe, czy kampania reklamowa wideo na Facebooku czy Instagramie. I to są kampanie, które trwają 4-4,5 minuty, więc teoretycznie wydawałoby się, że wieczność. Mhm. Ale ponieważ pomysł, kreacja są naprawdę wyjątkowe, nietypowe i w zasadzie w pierwszych sekundach zaczynamy się już zastanawiać, co autor miał na myśli do samego końca. Jest ten suspens i my czekamy na rozwiązanie. Przy okazji się cały czas śmiejąc, no to to absolutnie spełnia swoją rolę, więc nie ma zasady. Natomiast, ale myślę, że w większości przypadków jednak im krócej w przypadku Facebooka i Instagrama, tym lepiej i trochę jest tak, że jeżeli robimy kampanii wideo więcej, to można potem ten czas wydłużać. Ja ostatnio trafiam dość często jestem w grupie docelowej, co prawda nie do końca czuję dlaczego, bo moje dziecko już jest chyba za duże, ale jestem w grupie docelowej kampanii wideo Lego Duplo. Lego Duplo na swoim fanpage'u od jakiegoś czasu publikuje bardzo fajne, bo jestem zachwycona pomysłem i kreatywnością. Materiały takie trochę kręcone jak Tasty, Nifty, tego typu materiały. Takie materiały, które pokazują mamom, no ja jestem kobietą, więc zakładam, że pewnie grupa jest docelowa, to są raczej kobiety. Pokazuje w jakiś kreatywny sposób, jak wykorzystać klocki Lego po tym, jak dziecko się znudzi w układaniu ich w taki sposób poprawny, czyli zgodnie z instrukcją. Okay. Co z nich można zrobić, tak? Czy można zrobić fajną rzecz do zabawy, można zrobić ramkę na zdjęcia. I oni co kilka dni, co kilkanaście dni wrzucają nowy materiał wideo. Zaczynali od krótszych. Widzę, że te materiały zaczynają się wydłużać, czyli pewnie grupa zaczęła się przyzwyczajać, chętnie ogląda, czuje już, że od Lego Duplo treści są fajne, przydatne. W związku z tym oni sobie też mogą pozwolić na to, żeby ten czas trwania takiego materiału wydłużać. I jak pierwsze trwały, z tego co pamiętam, kilkanaście sekund, 20 sekund, to w tej chwili trafia mi nawet na takie trwające minutę. Okej. Okay. Mhm. Świetny pomysł w ogóle, żeby zatrzymać klienta. W ogóle gdzieś trafiłam ostatnio na takie badanie, tylko teraz nie wiem, czy sobie przywołam, gdzie je czytałam, ale chyba na wirtualnych mediach, dość duże badanie, gdzie zresztą bardzo świeże, jeśli można tak powiedzieć, bo raptem z października albo listopada zeszłego roku, gdzie padło pytanie, z jakiego powodu ty w ogóle wchodzisz jako klient na przykład na fanpage marki, dlaczego jesteś fanem jakiejś marki i tak dalej. I dwie najczęściej podawane odpowiedzi to było dlatego, że chciałbym dostawać od marki różne, no, w cudzysłowie takie właśnie porady czy też materiały wartościowe, z których się czegoś dowiem,
nie wiem, czegoś nauczę. I to była pierwsza najczęstsza odpowiedź, a druga najczęstsza, bo chcę mieć z marką kontakt, czyli chcę móc na przykład, nie wiem, złożyć reklamację albo jasne, dowiedzieć się o dostępności produktu, więc zaskoczyło mnie to pozytywnie. Fajnie, tak, że ludzie zaczynają podchodzić do tego w ten sposób, co tylko przekonuje mnie w tym, że budowanie takiej strategii, a wideo w tym absolutnie spełnia świetną rolę i strategię taką można jak najbardziej w oparciu o wideo budować, że część marek powinna iść w kierunku właśnie, nie wiem, edukowania rynku, dawania wartościowych treści, nie wiem, pomagania w rozwiązywaniu prostych, codziennych jakichś tam takich problemów swoich klientów, że to się sprawdza, że to, i że to powoduje, że ten klient jest takiej marce bliższy. Chciałabym jeszcze nawiązać, bo mówiłaś wcześniej o tym, właśnie o tej długości filmów. I ostatnio zauważyliśmy też taki trend, no już od pewnego czasu, że zwłaszcza youtuberzy zapowiadają swój najnowszy film na YouTubie, mówią o nim wcześniej na Facebooku, puszczają stories na Instagramie. To jest fajne rozwiązanie, czy raczej niekoniecznie? Wydaje mi się, że to jest konieczne rozwiązanie. Okay. To znaczy, YouTube sam jako tako, jako medium jest absolutnie, ja uważam, że jestem w ogóle zakochana w YouTubie jako w platformie i uważam, że pod każdym względem jest perfekcyjna. Natomiast mimo, że ona ma bardzo dobrze działający system rekomendacji, no to dalej jest system rekomendacji, który działa tylko i wyłącznie w obrębie YouTube'a, więc do momentu, kiedy ktoś jest na YouTubie i YouTube dobrze rekomenduje nasze treści wideo, jeżeli się oczywiście postaramy, bo to jest osobna sprawa, że po prostu wrzucenie filmu na YouTube'a to nie jest wszystko, tak, że my się musimy postarać o to, żeby YouTube wiedział, w jaki sposób nas rekomendować i mógł nas rekomendować. Natomiast no do momentu, kiedy nasz klient na YouTube'a nie trafi, to ten system no nie będzie działał w rozumieniu, że póki mnie na YouTubie nie ma, to może najlepiej działać system rekomendacji, ale ja tego nie widzę. W związku z czym bardzo dużo twórców YouTube'owych stara się zwiększyć jak najbardziej te źródła wizyt zewnętrzne, czyli stara się we wszystkie możliwe sposoby wysycić inne kanały komunikacji w taki sposób, żeby dać znać swoim fanom, być może subskrybentom, którzy na YouTubie od kilku dni nie byli, że jest nowy odcinek. Zwłaszcza, że z perspektywy YouTube'a pierwsza doba, dwie pierwsze doby, od kiedy dodamy odcinek, jest kluczowa. Trochę jak z podawaniem przez EdgeRank treści na Facebooku, tak, dokładnie. Jeżeli grupa kontrolna dobrze reaguje na nasz odcinek, jeżeli się on świetnie ogląda, jeżeli on ma bardzo długi watch time, to jest polecany jeszcze większej grupie, w związku z czym te pierwsza doba, dwie są kluczowe absolutnie, w związku z czym twórcy YouTube starają się robić wszystko, żeby w jak największej ilości swoich kanałów komunikacji powiedzieć: hej, wejdźcie do nas na kanał, jest nowy odcinek. Oczywiście sam YouTube nam umożliwia kilka sposobów jakby ułatwienia sobie pilnowania tego. Możemy kliknąć na słynny dzwoneczek, o który youtuberzy proszą i wtedy dostajemy powiadomienie, notyfikację, że odcinek został dodany. Może być tak, że YouTube nam wyśle po prostu newsletter z informacją, że pojawiły się nowe odcinki. Natomiast no nierzadko to nie wystarczy, dlatego wszyscy duzi youtuberzy, i to nie tylko w Polsce, i za granicą, właśnie starają się przypominać o tym na Instagram Stories, tworzyć, nie wiem, właśnie jakieś wideo, które zapowiada takie odcinki na Facebooku. Tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, a to już żadna nowość i chyba to już, myślę, jest rzecz, do której nawet nie, że jesteśmy przyzwyczajeni, tylko na nią uważamy, że Facebook nie poleca, czy stara się ograniczyć wyjścia tego ruchu z Facebooka na YouTube'a, więc już linkowanie nie jest opcją, albo przynajmniej nie w taki sposób najprostszy możliwy. W związku z czym, no jak inaczej możemy to zrobić? No na przykład nagrać film i powiedzieć: hej, słuchajcie, wejdźcie na YouTube'a, tam jest nowy odcinek. Jeżeli ktoś nas subskrybuje, kiedykolwiek nas widział, to on nie potrzebuje linka, żeby dobra, odnaleźć. Dokładnie, więc wydaje mi się, jest to bardzo mądra, jedyna słuszna taktyka, którą uważam, że każda osoba, która próbuje, stawia jakieś tam swoje pierwsze kroki na YouTube, powinna realizować. Absolutnie. Ja chciałam wam jeszcze przypomnieć, żebyście udostępniali naszą transmisję, ponieważ udostępniając dzielicie się wiedzą, a chcemy, żebyśmy dotarli do jak największej ilości ludzi. Piszcie nam też pytania. Ja zaraz sprawdzę, czy dostaliśmy już od was jakieś pierwsze wiadomości. A teraz chciałam porozmawiać o połączeniu social media z telewizją. Niektóre kanały, zwłaszcza rozrywkowe, zachęcają odbiorców, żeby używali jakiegoś hashtaga, czy głosowali na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. I zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, bo jednak telewizja jest telewizją i ci odbiorcy są inni, więc podejrzewam, że ten ruch troszeczkę inaczej się rozkłada.
Znaczy, telewizja przez bardzo długi czas, takie jest moje wrażenie, że wypierała, że internet jest medium, które jest w jakiś sposób w stanie im zaszkodzić, czy zagrozić w jakikolwiek sposób. Dzisiaj, jeśli by popatrzeć na badania, które pokazują jakby, co robią ludzie w trakcie oglądania telewizji, no to w 100% największym konkurentem telewizji są ludzie siedzący z komórkami w ręku na kanapie. I zresztą widać to bardzo, no zresztą ten mechanizm multiscreeningu, tak, czyli to, że z jednej strony niby w tle ta telewizja leci, jakiś program, a z drugiej strony ja przeglądam Facebooka. W związku z czym telewizja próbowała przez jakiś czas, wydaje mi się, że zasłaniała oczy, dotarło już do niej, że to nie jest dobra taktyka i próbuje się stać trochę bardziej społecznościowa. I gdyby popatrzeć na dwa największe kanały marek na YouTubie, to dzisiaj dwa największe kanały marek na YouTubie to jest Step Records, czyli muzyka rapowa i TVN Polska. TVN sobie świetnie ogarnął łączenie kontentu telewizyjnego z kontentem wideo w social media. Wydaje mi się, że bardzo dobrze to sobie strategicznie opracowali, to znaczy oni robią, nie wiem, jakieś backstage, wywiady z ludźmi, którzy występują na przykład, nie wiem, w znanych serialach, tak? Albo robią typowe, przepraszam, nie typowe telewizyjne, tylko właśnie takie typowe internetowe formaty, w których występują dalej gwiazdy na przykład telewizyjne. Mnie się bardzo często zdarza, nie wiem, czy tobie się zdarza, chociaż ja przyznaję bez bicia, że ja się półtora roku temu odłączyłam w ogóle od świata telewizyjnego, to znaczy zadzwoniłam do mojego ukochanego operatora telewizyjnego i poprosiłam go, żeby przyszedł odpiąć mnie od telewizji, no bo dotarło do mnie, że jej w ogóle nie oglądam, że nawet jeżeli chcę ją obejrzeć, to ja robię to w taki bardzo pewnie popularny sposób, czyli wtedy, kiedy mam na to czas, włączam na przykład Player albo Iple i oglądam to, co chciałabym oglądać w telewizji w serwisach VOD. Natomiast generalnie z zasady niewiele treści telewizyjnych mnie ciekawi, w związku z czym nie oglądam. Natomiast bardzo, bardzo często jestem w grupie docelowej reklamowej, która na przykład wyświetla mi na 15 minut przed tym, zanim pojawi się jakiś serial, reklamę, że ten serial za 15 minut będzie w TVN-ie na przykład. I to jest, uważam, absolutnie genialny zabieg. Super. To jest sposób na to, żeby kogoś, kto na tym Facebooku siedzi na kanapie i ten telewizor gra gdzieś tam w tle, przypomnieć, że fajna treść się za moment, za chwilę pojawi. Myślę, że to nie jest do końca tak i w 100%, że się wszyscy użytkownicy, czy użytkownicy to też głupie słowo, ale po prostu ludzie, którzy oglądają telewizję, nie pokrywają z tymi, którzy siedzą w internecie. Jest na pewno bardzo duża, łączna, że tak powiem, spójna grupa pomiędzy jedną a drugą, która jest i tu, i tu. Zresztą muszę powiedzieć, że jestem niezmiennie zaskoczona zawsze, kiedy się pojawiają nowe premiery wrześniowe w TVN-ie i moi znajomi ochoczo informują o tym, że oglądają kolejny sezon Żon Hollywood albo innego programu, który mnie wydaje się kompletnie do bani. To są takie grzeszki. Tak, ale to jest takie właśnie guilty pleasure, w związku z czym to nie jest do końca tak, że jak siedzimy w internecie, to nie jesteśmy w telewizji. Wręcz przeciwnie, bardzo często robimy jedno i drugie, albo robimy to samo w jednym czasie, czyli oglądamy telewizję, a w międzyczasie przeglądamy sobie Facebooka albo inne medium społecznościowe. Więc wydaje mi się, że włączanie tego widza telewizyjnego w to, co robi duża grupa mediowa w ich działania internetowe, ma sens. To jest trochę wychowywanie sobie młodego pokolenia. Zresztą popatrzeć daleko nie trzeba, raptem w zeszłym roku pojawiło się kilka takich formatów branded content, które były robione tylko i wyłącznie pod Player. Na przykład, nie pamiętam teraz dokładnej nazwy, ale był program taneczny w całości przygotowywany we współpracy z Danią, który Danią miał takie szejki, takie, to nie były zwykłe serki, takie z rurką. Tylko takie z rurką, dokładnie. I ten program się nazywał jakoś właśnie Shaked coś tam, nie pamiętam dokładnej nazwy. Był Danią. Tak, i tam grupą docelową ewidentnie były bardzo młode osoby, takie kilkunastoletnie, maksymalnie dwudziestokilkuletnie. Osoba, która prowadziła ten format, to był jeden z, nie finalistów chyba, tylko wygranych You Can Dance którejś edycji. Okay. W związku z czym pięknie sobie wpasowali swoją twarz TVN-ową, która jest młoda, format, który jest dla młodych, który nigdy nie pojawił się w telewizji, ale pojawił się na Playerze. Dokładnie ta sama historia rok temu, grupa filmowa Darwin, bardzo duży i bardzo jeden z moich ulubionych kanałów na YouTubie. Ludzie, którzy potrafią robić w internecie content wideo, którego by się nie powstydziła telewizja.
którzy dostają swój własny format dedykowany, autorski w TVN-ie, właśnie w playerze. W zeszłym roku był pierwszy sezon, czy końcówką jeszcze poprzedniego, po czym okazało się, że to było trafione i ludzie chcieli oglądać, więc pojawił się i drugi sezon. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, czy chłopcy będą dalej kontynuować ten temat, no bo w międzyczasie właśnie na Patronite rozbili bank, więc co tam się będzie działo, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no to pokazuje, że telewizja sięga po twórców internetowych teraz coraz chętniej. Gdyby popatrzeć nawet na śniadaniówki, youtuberzy się pojawiają regularnie, tak, w śniadaniówkach, non-stop, a nawet takie stacje... Jako pod eksperci też. Tak, nie? Natomiast pod takie stacje, powiedzmy, pod tematyczne, TVN ma na przykład taką stację HGTV, zaczynają na przykład zapraszać jako swoich prowadzących, współprowadzących programy też youtuberów. Nie wiem, czy dalej, ale swego czasu Karol Paciorek był ekspertem od gadżetów w HGTV, więc no, te światy się w jakiś sposób musiały wcześniej czy później zacząć przenikać i to się dzieje. I wydaje mi się, że gdyby telewizja się zupełnie postawiła o konie i powiedziała nie wchodzimy w ten obszar i nie chcemy tego robić, to myślę, że straciłaby na tym bardzo. To tak już jako ciekawostka tylko powiem, że większość youtuberów znanych w Polsce dostaje propozycje z dużych telewizji na formaty typu Azja Express i tak dalej. Natomiast no, jakby oni się nie do końca godzą na to wszyscy, żeby w tym... środowisko też. Tak, natomiast no, fakt, że na przykład Łukasz Jakubiak na takiej wyprawie w Azji Express był, już pokazuje, że telewizja sięga po tych twórców internetowych. No ja czekam na Food Emperora. W wersji... W Azja Express, w jakiejkolwiek tak naprawdę. No tak, tylko no, jak to zrobić, jeśli my nie wiemy, jak on wygląda? No to by była właśnie kluczowa, myślę, niespodzianka całej tej albo chodziłby podróży, w masce cały. Albo w fartuszku po prostu. No bo powiem szczerze, żebym to obejrzałabym wtedy wszystkie odcinki z powtórkami na 100%. Właśnie rozmawialiśmy o grupie Darwin. Masz jakiegoś swojego faktycznie ulubionego youtubera? Czy ja mam bardzo dużo ulubionych kanałów i w Polsce, i za granicą, które z uwagi na swoje po prostu zainteresowania lubię i oglądam. W Polsce jest coraz więcej naprawdę dobrych merytorycznie kanałów. Ja szczególnie lubię oglądać, powiem szczerze, że ja jakby z uwagi na swoje zboczenie zawodowe śledzę oczywiście to, co się dzieje w YouTube'owych trendingach i wiem, przynajmniej raz dziennie jestem w tych top 100 najpopularniejszych wideo na YouTubie, więc mniej więcej wiem, co się dzieje, co jest popularne, co się klika, co się nie klika. Co nie zmienia faktu, że o jakich 80% z tego kontentu nigdy w życiu bym nie obejrzała, bo kompletnie mnie nie interesuje. Natomiast jakby poza takimi dużymi zasięgowymi kanałami, bo jest ich trochę i ja niespecjalnie jako Magda już prywatnie je lubię, to oglądam bardzo dużo takich kanałów średnich wielkością, a czasem nawet i niszowych. Jednym z moich kanałów absolutnie uwielbianych to jest kanał, jakby nie patrzeć, recenzujący seriale. To są ludzie, którzy śmieją się, że zawodowo oglądają seriale, a potem pokazują te seriale nam, a ponieważ ja uwielbiam oglądać seriale, ja mam Netflixa, że tak powiem, jako główną aplikację w telefonie i na swojej konsoli. No to... Ostatnio jeszcze HBO odpaliłam u siebie. No ja też właśnie wyjeżdżam za kilka dni na urlop, więc nie chcę tego pierwszego miesiąca na urlopie zmarnować. Tak. Wracam, właśnie Westworld ma premierę. Tak, już widziałam, więc polecam. Wracam i zaczynam od instalowania nowych aplikacji HBO i od nadrabiania zaległości. Więc tego typu kanały, no ja muszę powiedzieć, że ja jestem w tej grupie dość dużych fanów, choć miałam momenty zwątpienia Krzysztofa Gonciarza. To znaczy ja uważam, że to jest twórca kompletny w różnym tego słowa znaczeniu. Z jednej strony z perspektywy czysto biznesowej jest to człowiek, który absolutnie dobrze czuje jakby to, co tworzy versus to, czego ludzie oczekują. Z drugiej strony jest technicznie świetnym twórcą i to się naprawdę dobrze ogląda. Z trzeciej strony świetnym storytellerem. Ja jestem zachwycona, jak można z niczego, z chodzenia po ulicach Tokio, zrobić 12-14-minutowy ciekawy odcinek, bo on naprawdę potrafi budować wokół niczego historię bardzo często. Miałam momenty, kiedy przestawałam go oglądać. Teraz z powrotem oglądam go z wielką przyjemnością, więc gdyby mogła powiedzieć, że jest jakiś taki twórca, którego z tych dużo, tych wysoko zasięgowych twórców oglądam bardzo, bardzo regularnie, to jest na pewno Krzysztof Gonciarz. Natomiast oglądam też sporo kanałów za granicą i takich, które na przykład właśnie
a to już są kanały duże z perspektywy polskiej, może niekoniecznie z zagranicy, ale kilkumilionowe w kontekście subskrypcji. Na przykład taki kanał Nerdwriter, jest gość, który rozkłada na czynniki pierwsze filmy, seriale, książki, muzykę i pokazuje, w jaki sposób takie dzieła zostały stworzone, więc jest bardzo dużo w ogóle na świecie takiego contentu, quality contentu na YouTubie. Nawet w tej chwili sobie wynotowuję takie fajne ciekawostki, czytając książkę. Wszyscy twórcy, za granicą zwłaszcza, którzy dostają przyciski za pewne pułapy subskrypcji na YouTubie, dostaje się przyciski. Tam 100 tysięcy, potem pół miliona, milion i tak dalej. Dostają taką książkę, która niestety jest tylko w języku angielskim, nazywa się Videocracy. Napisał ją człowiek, który jest szefem trendów na YouTubie. I w tej książce pada takie fajna bardzo statystyka czy dana, że YouTube jest święcie przekonany, że dla każdej jednej istoty, która istnieje na tym świecie, jest przynajmniej 100 godzin filmów, które by go zainteresowały. Tylko kłopot jest taki, że ludzie nie potrafią do tych treści dotrzeć sami. Mm-hmm. Że bardzo często nie wiedzą, jak szukać, nie bardzo wiedzą, że takie kanały w ogóle istnieją. I nawet... Ale mówimy teraz o treściach, czy też o filmach muzycznych? O czymkolwiek, tak? Z jednej strony to mogą być teledyski, jeśli lubią teledyski, ale z drugiej strony no, mój tata by powiedział, że na YouTubie pewnie nie bardzo ma czego szukać. Po czym jak zaczynamy rozmawiać, a on uwielbia historię, to ja mu zaczynam pokazywać, że są już kanały na YouTubie i to też po polsku, historyczne, w których ludzie pokazują naprawdę mega ciekawie historię, czy to Polski, czy Europy, czy świata. No i nagle się okazuje, że wydawało się, że na YouTubie nie ma niczego dla niego, a jednak. Więc to jest ciekawa statystyka i absolutnie się z tym zgadzam. Ja myślę, że 100 godzin filmów dla mnie to jest mało, to jest porcja tygodniowa, że dla mnie jest zdecydowanie więcej. Sporo, to jest prawda. Odchodząc troszkę od YouTube'a, ale może też niekoniecznie, czy jakaś kampania, na przykład z 2018 czy 2017 zapadła ci w pamięć jakoś wyjątkowo? Jeżeli chodzi o polskie kampanie, to na pewno, powiem szczerze, że ja tej kampanii nie znałam do momentu, kiedy nie pojechałam na jedną z konferencji całkiem niedawno temu. I jakby dowiedziałam się, jak ta kampania wyglądała od strony przygotowania i jestem absolutnie nią zachwycona i zauroczona. A mówię tutaj o kampanii Weekending i Stefan z ING Banku Śląskiego. To jest kampania, która miała sprzedać produkt, jakim jest aplikacja, której można sobie przelewać z telefonu na telefon. Niewielkie kwoty, na przykład, nie wiem, wychodzimy razem na kawę w sobotę, zamawiamy sobie kawę i ciastko, ja zapłaciłem, ty chcesz mi oddać i teraz, no co mamy zrobić? Bank nie działa, przelewy w soboty i w niedzielę nie działają, w związku z czym no musimy sobie jakoś dać radę. No jest nowa jakby od kilku miesięcy taka funkcja w ING Banku Śląskim, w którym możemy sobie na telefon ten przelew zrobić. Koncepcja kreatywna jest fajna. Jest bohater, który nazywa się Stefan i w ciągu tygodnia nic mu nie wychodzi. Od poniedziałku do czwartku wszystko mu się wysypuje. No i jak tylko pojawia się piątek, w piątek jest królem życia. Tak? No i, Jak my wszyscy zresztą, tak. Co prawda niektórzy przestają być królami życia już w niedzielę, a Stefan jeszcze w niedzielę działa. Jeszcze. Okay. Ale rzeczywiście kampania jest bardzo fajna i pomysłowa, zabawna bardzo. Natomiast to, co mnie od strony jakby marketera bardzo w tej kampanii w cudzysłowie jara, to fakt właśnie tego bardzo przemyślanego pod kątem dystrybucji konceptu. Dlatego, że operator, który kręcił tę kamerę, kręcił tę kampanię, jasne, miał jakby na kamerze narzucony taki framing trzech różnych rozdzielczości, dlatego, że za zadanie miał z tego materiału zrobić wideo na YouTube'a w 16:9, wideo na Facebooka w kwadracie z tych samych kadrów i wertykalną wersję na Instagram Stories, tak? Czyli część z tych kadrów kręcona była w taki sposób, że wszystko, co się działo w obrazku, działo się w samym centrum po to, żeby móc potem z tego obrazu zrobić na przykład wertykalny, prostokątny, pionowy obraz. Świetnie jakby pomiędzy, że ona jest w ogóle zabawna, że to była jedna z trzech najczęściej oglądanych kampanii na YouTubie w Polsce w zeszłym roku. No to jeszcze pod kątem marketera robi mnie jakby słuchanie, jak to zostało wszystko przygotowane, bo to jest coś, co myślę, że jest takim krokiem do przodu w kontekście tego, jak będą wyglądały kampanie w tym roku, w następnym roku, w latach kolejnych, w ogóle nie tylko w Stanach, ale i w Polsce. Natomiast z zagranicznych kampanii moje dwie ukochane kampanie zeszłego roku to jest kampania Booking.com, kampania, która
pierwszy raz złamała taki, bo Booking.com jak większość marek przez lata wydawała kasę na to, żeby robić piękne, cukierkowe, lukierkowe, jasne, ładne, wyreżyserowane widoczki i tak dalej, albo jakieś tam piękne rodziny jedzące śniadania czy kolacyjki w hotelowych restauracjach. W zeszłym roku poszli w kierunku takiego łamanego user-generated content, no bo to nie był do końca klasyczny user-generated content, dlatego że ludzie, którzy kręcili te treści, to nie byli przypadkowi klienci czy klienci w ramach jakiejś kampanii, tylko pracownicy Booking.com. Mhm. Natomiast kilkadziesiąt różnych osób z całego świata, które pracowały w Booking.com, czym były w stanie, bo jak sobie znajdziecie tę kampanię, a nie trudno ją znaleźć na kanale Booking.com, to zobaczycie, że one były kręcone telefonami GoPro, czym popadnie, się śmieję, że kalkulatorem momentami to wygląda, okay, że było kręcone. Ziemniakiem. Tak, natomiast jakby cała magia tego polega a na tej autentyczności, a dwa na epickim montażu. Nie wiem, kto to montował, ale zmontował to po prostu cudownie. No i wyszło z tego 4 minuty fajnych przeżyć ludzi, którzy są w różnych miejscach na świecie. Czasem się śmieją, czasem wymiotują nawet jakimś niedobrym jedzeniem w dziwnym miejscu i to jest autentyczne i to jest super. Natomiast druga kampania, która jest moją chyba ukochaną kampanią zeszłego roku, to Volvo. Volvo nakręciło w zeszłym roku taką, znaczy stworzyło taką kampanię Moments, która jest jakby ucieleśnieniem ich w ogóle takiego biznesowego celu. Ten biznesowy cel brzmi cudownie, czyli do 2020 roku pod kołami aut Volvo czy pojazdów Volvo nie zginie żaden człowiek ani żadna istota żyjąca. Większa, jakaś tam większe zwierzę i mówimy tutaj o tego typu możliwych napotkanych na drodze, jasne, przeszkodach, tak? No i cały ich system wyłapywania przez auto kamery, które wyłapują to, co się na drodze pojawia znienacka, mhm, i to, że to auto jest w stanie w dowolnym momencie zatrzymać się. Kampania ta główna, zresztą chyba jej skróty leciały w telewizji, ale to wiem tylko z podań, bo tak, telewizji nie mam. Z dziewczynką. Tak jest, ta dziewczynka, która wychodzi do przedszkola, szkoły, boi się, mama ją przekonuje, że wszystko będzie ok, i ona w drodze myśli o tym, jak będzie wyglądało jej życie, mhm, aż do momentu, kiedy wchodzi na ulicę, no i co dalej, to już bez spoiler alert, zobaczcie sobie. Natomiast to, co też mi się bardzo podoba, że oni się nie zatrzymali tylko i wyłącznie na tej jednej kampanii, na tej jednej kreacji. Zatrzymali jest tu kluczowym. Tak, dlatego że zrobili wokół tego całej myśli jeszcze kilka różnych materiałów, ale między innymi jest taki mini dokument, można powiedzieć, albo taki mini reportaż, który pokazuje trzykrotną laureatkę Nagrody Pulitzera, która jest fotografem, całe życie fotografowała bardzo trudne miejsca na ziemi, wojny i miejsca, w których się dzieją niefajne rzeczy, którą poproszono, żeby zrobiła pierwszą w historii świata sesję zdjęciową za pomocą auta. I ta sesja zdjęciowa chyba jeszcze dalej wisi w Sztokholmie w Szwecji, którą można obejrzeć, a która zapowiada właśnie tą całą myśl pod tytułem idziemy technologią w tym kierunku, który ma ratować ludzkie życie i pomagać ludziom unikać sytuacji trudnych. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem coraz bardziej, mimo że uważam, że auta Volvo, przepraszam wszystkich fanów aut Volvo, że są brzydkie, nie podobają mi się. Strasznie mi się nie podobają. Zawsze się kłócę z moim mężem o to, że pozdrawiamy Volvo. Tak, pozdrawiamy wszystkie osoby, które jeżdżą Volvo. Ale jestem fanką marki Volvo w rozumieniu ich sposobu myślenia i tego, jak się komunikują ze swoimi klientami. Całkiem niedawno ktoś wrzucił na jakąś grupę branżową case, w którym pokazuje, jak Volvo do jednego ze swoich salonów sprzedaży zatrudniło na kilka dni osoby, które jako sprzedawcy, w takiej roli jako sprzedawcy, osoby, które uniknęły śmierci w trakcie wypadku, jadąc autami Volvo i Volvo uratowało im życie. Więc w ogóle no, epicki pomysł, tak? Wchodzę do sklepu, zaczynam szukać auta, zresztą Volvo od bardzo dawna nie komunikuje takiego bezpośrednio bezpieczeństwa, mimo wszystko wszyscy jakby zapytamy, z czym ci się kojarzy Volvo. Z bezpieczeństwem. Wszyscy mówią bezpieczeństwo. Tak, to jest dobrze zrobiona robota. Fakt, że ludzie wchodzą i zadają pytania na temat ilości poduszek, ABS-ów i tego całego systemu hamowania i tak dalej, znaczy, że dla nich jest bardzo ważne, czy oni w tym aucie są bezpieczni. I kiedy to auto sprzedaje im ktoś, kto mógł zginąć w wypadku samochodowym, a nie stało się to dlatego, że jechał Volvo, to jest absolutnie najlepsza możliwa rekomendacja, jaką można od marki dostać. Tak.
Dostaliśmy już pierwsze pytanie. Mhm. Chciałabym Ci je zadać. Sławek do nas pisze. Dlaczego w Polsce jest tak mało śmiesznych kampanii? Mhm. I czy agencje nie widzą w nich potencjału, czy to bardziej powaga się sprzedaje? Jak to jest? Ani jedno, ani drugie. To znaczy, ja mam bardzo dużo znajomych w agencjach, którzy bardzo chętnie zrobiliby tego typu kampanię, tylko klienci mnie bardzo na to pozwalają. To znaczy, cały czas jest takie przekonanie, że to jest ryzyko, że trudno jest znaleźć tych pierwszych, które sobie na to pozwolą, tak? No bo znaczy, zdarzają się już pierwsze sytuacje, pierwsze case'y, które łamią ten schemat, no ale gdyby popatrzeć na takie przykłady, nie wiem, czy kojarzycie taką kampanię, ale sprzed kilku lat grecką kampanię sera, z tego co pamiętam, chyba feta, z pandą. To jest w ogóle taka reklama, która kiedyś była viralem. Gdzie... Ta panda, która przewraca wózki. Tak, ta panda, która po prostu wszystko rozwala. Ona była tak? świetna. No właśnie, no to jest taki poziom abstrakcji, humoru, który nas wszystkich bawi. Oglądamy to, śmiejemy się, potem puszczamy to wszystkim znajomym i wydaje nam się, że to jest absolutnie genialne. Prosty humor. Prosty, ale jednocześnie absolutnie działający. No a potem na koniec zapamiętujemy. No ja nie pamiętam, jaka to jest nazwa marki, bo ja z tą marką nie mam nic wspólnego, nie jestem w stanie kupić w Polsce, ale w Grecji pewnie działa. Czy daleko szukając przykłady typu Squatty Potty, czyli jednorożec, który robi kupę w kształcie tęczy, tak? I sprzedaje w ten sposób podnóżki do toalety, które pomagają nam się wypróżnić w sposób bardziej medycznie uzasadniony. Tak, i to jest kampania, która, to jest też taka ciekawostka, to jest kampania, która pierwsze 2 miliony wyświetleń odbyło się w sposób płatny, czyli zostało opłaconych, a potem 20 kilka kolejnych milionów już się wydarzyło samo, tak? No bo kampania jest absolutnie nietypowa. Więc i tego typu przykładów w Stanach jest mnóstwo. Ja bardzo często na swoich szkoleniach je pokazuję, wszyscy się śmiejemy, a potem na koniec jest taka morowa powaga. No i czemu w Polsce nie oglądamy takich reklam? Właśnie. Bo wydaje mi się, że klienci jeszcze nie są gotowi. To znaczy, to jest jak ze wszystkim, jak z wprowadzeniem innowacji na rynek. Najpierw się musi pojawić kilka firm, które się zdecydują na to, żeby zrobić coś takiego. I na to, co zrobią, ludzie muszą zareagować naprawdę mocno i dobrze, a żeby koniec końców inne firmy powiedziały, ja też chcę. Najgorsze niestety, co ja mogę powiedzieć z perspektywy agencji i takiego życia na co dzień z klientem, jest to, że bardzo często klienci chcą mieć to, co mają inni, a nie chcą być pierwsi w swojej kategorii. Ja tego nie rozumiem do końca. To, co ma konkurencję. Tego strachu przed złamaniem jakiegoś konwenansu, przed jakiegoś wypróbowaniem czegoś zupełnie nowego i świeżego. No bo nowe oznacza zawsze, że mogą być dwie rzeczy się mogą wydarzyć. Albo to będzie absolutnie dobre, albo to będzie absolutna klapa. I wszyscy się trochę tej porażki boją. Natomiast jeżeli, no może nie wszyscy, ale wiele osób. Jasne. Natomiast jeżeli widzimy, że coś komuś się udało, to zakładamy, że nam też pewnie się uda. W związku z czym bardzo często w briefach padają takie sformułowania, trzymając się, a propos, bo to jest autentyczna historia. My na przykład dostajemy briefy na wideo, w których jest napisane, chcemy mieć takie wideo jak Volvo, a propos Volvo. Mhm. No bo Volvo jest fajne, bo jest ładne, bo jest dobre w story, bo jest pięknie nakręcone, więc jest dobrym benchmarkiem do tego, żeby chcieć mieć takie wideo, tylko... I co mówicie wtedy? Okej, ale to będzie kosztowało kilka milionów złotych. No i niestety to jest coś, z czymś ktoś musi się albo przespać i podjąć decyzję, że chce te pieniądze wydać, albo, albo po prostu sobie odpuścić. Wiesz co, właśnie a propos tych milionów, bo mamy kolejne pytanie od Pauliny. Wideo marketing jest drogi, szczególnie jak chce się nagrać wartościowy materiał dobrej jakości. Jak regularnie prowadzić kanał firmowy, żeby nie wydawać tych milionów? Znaczy ja, pierwsza rzecz, z którą właśnie bardzo walczę, to z przekonaniem, że wideo marketing jest drogi. No nie widzicie tego, co my teraz widzimy, ale jesteśmy, że tak powiem, live i to bycie live wymaga od nas tak naprawdę sprzętu lustrzanek na przykład, albo telefonów, tak? Ja bardzo często swoim klientom pokazuję takie kanały jak na przykład Lidl Polska albo Castorama Polska, które są kręcone takim sprzętem, jak tu widzimy, albo telefonami często. I leczę tych, tak, i leczę tych klientów z kompleksów. Dlatego, że większość ludzi w Polsce myśli sobie, zresztą ja nie mówię tego dlatego, że tak uważam albo tak słyszę, tylko myśmy zrobili 2 lata temu badanie. Zrobiliśmy takie badanie, gdzie zadaliśmy 400 firmom w całej Polsce pytanie, czy robisz wideo, jeśli tak, to dlaczego? No i tutaj padły odpowiedzi, bo jest skuteczne, bo rzeczywiście ci, którzy robili, powiedzieli, że to jest absolutnie skuteczne działanie, a jeśli nie, to jaki jest powód tego, że nie? No i ludzie rzucali nam hasłami typu, no bo to jest trudne, bo nie wiemy, jak zacząć, bo trzeba mieć kamerę za 500 000 złotych, trzeba mieć ekipę, która kosztuje nas tysiące albo setki tysięcy złotych. Drodzy moi, otóż nie.
świat się zmienia w tym kierunku, że okej, z jednej strony na YouTube jest coraz więcej bardzo, bardzo profesjonalnych kanałów, które są kręcone czasem sprzętem, o którym głowa zawraca, jak myślimy. Na przykład w Stanach jest taki kanał, który się nazywa Slow Mo Guys, który jest kręcony kamerą, która się nazywa Phantom. I ta kamera kosztuje dużo. To znaczy, powiem wam tylko tyle, że karta pamięci do tej kamery kosztuje tyle, ile dobry Mercedes. Więc są youtuberzy w Stanach, którzy mają kanał, który kręcą kamerą za takie pieniądze, o których większość z nas mogłaby pomarzyć. A ta kamera kręci w takiej ilości klatek na sekundę, że jesteśmy w stanie, nie wiem, uderzyć kogoś w twarz i widzieć dokładnie, jak mu się tam skóra we wszystkie strony odwraca, tak? Ale to nie jest absolutnie żaden wyznacznik tego, że tylko dobre kanały jakościowe, wartościowe muszą być kręcone w ten sposób. Mhm. Ja mam takie przekonanie, że w wielu, wielu przypadkach ta wartość merytoryczna ma 10-20 razy większe znaczenie niż jakość tego, jak nasz obrazek wygląda. W związku z tym bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żeby korzystać z takich narzędzi, na przykład na start. Byliśmy teraz w weekend na konferencji Blog Conference Poznań. I w trakcie jednego z paneli z youtuberami, Arlena Witt, którą pewnie część z was kojarzy na przykład z kanału Po Cudzemu, rzuciła bardzo fajną poradą, która mi się absolutnie podoba, że żeby zacząć w ogóle od na start, od tego, żeby na przykład robić Instagram Stories, na przykład na naszym koncie firmowym na Instagramie, tak? No bo to powoduje, że my się obywamy w cudzysłowie z wideo, w sensie to wideo przestaje dla nas być taką barierą psychicznie. Po drugie, to też jest dobre ćwiczenie dla osób, które chcą zacząć mówić, a się boją. Jest bardzo dużo ludzi, które jak tylko włącza się lampka w kamerze, to natychmiast dostają... Jest też lampka w głowie. Tak, dostają blokady w mózgu, drewnianych nóg i jeszcze różnych innych reakcji. I to powoduje, że się bardzo boją, że gdzieś tam boją się tego, jak ludzie na to zareagują, że nie czują się dobrze przed kamerą. I jasne, gdyby posadzić kogoś, kto nigdy w życiu do kamery nie mówił i powiedzieć mu, a teraz mów 10 minut bez przerwy, to jest zadanie naprawdę karkołomne. Mm-hmm. Natomiast jeśli sobie na przykład zaczniemy od takich działań jak na przykład właśnie Instagram Stories, gdzie to wideo trwa kilkadziesiąt sekund i my tak naprawdę powoli sobie w głowie tą klapkę trochę odchylamy, no to na jakimś etapie za kilka miesięcy się okaże, że jesteśmy już gotowi do tego, żeby ten telefon na przykład odwrócić z pionu w poziom i nakręcić 5 minut eksperckiego wideo na YouTubie, które odpowiada na pytanie, jak pozyskać pierwszych klientów, dlaczego moje ubezpieczenie jest dla ciebie najlepsze, tak? Poważne pytanie, ale tak. Tak, no ale coraz więcej kanałów na YouTubie jest w ten sposób tworzonych, bo my mamy takie przekonanie, że co to jest dobra treść. My treść wideo bardzo często stawiamy pomiędzy treścią wideo wartościową znak równania z kampanią taką reklamową, czyli z pięknym, kolorowym, soczystym obrazem, który jest kręcony właśnie przez ekipę, który jest kręcony jakimś super ekstra sprzętem. A ja powiem szczerze, że ostatnio jak się przygotowywałam do szkolenia branży nieruchomości na przykład, no to znalazłam tonę wyglądających naprawdę słabo kanałów na YouTubie, które są super hipermerytoryczne, gdzie jakiś tam pan, który sprzedaje nieruchomości w jakimś mieście, na przykład opowiada 5 sposobów na to, żeby podnieść cenę swojego mieszkania, tak? I na przykład podpowiada ludziom, co mogą zrobić w swoim domu, żeby on wyglądał dla osób, które go oglądają, potencjalnie zainteresowanych kupnem, na droższe. Super wartościowy materiał, kręcony ręką, telefonem albo na statywie przegadany i materiał, który ma kilkadziesiąt na przykład tysięcy wyświetleń, więc mimo, że trwa, nie wiem, 15 minut na przykład. Więc absolutnie walczę z takim mitem, że wideo musi być drogie. Może być, jasne. Jak mamy budżet, to super, a jak nie mamy budżetu, myślę, że jest bardzo dużo firm w Polsce, które robią wideomarketing za 0 zł, dosłownie. Polecam wejść sobie na duże fanpage dużych marek, które robią wideo, Castorama, Lidl i wyleczyć się z kompleksów. Naprawdę. I tam naprawdę nie ma ogromnych budżetów? Nie. No, ja kiedyś na szkoleniu pokazywałam w tym roku w Tłusty Czwartek, na kanale Lidla pojawił się film, który pokazuje, jak zrobić pączki kokosowo-mango, które jest kręcone bez statywu telefonem z ręki. Po prostu ktoś gotuje, a ktoś inny dokręci. I to jest jakby cała magia. I film trwa 30 sekund i pokazuje, jak możemy sobie zrobić domowe, pyszne, inne pączki w domu. Czyli trzeba odwagi przede wszystkim i pomysłu. To jest trochę jak ze wszystkim, tak? Jak bardzo często my mówimy, a nie założę bloga, bo teraz muszę założyć tego bloga, muszę poświęcić czas, żeby napisać i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że jeżeli ktoś naprawdę, naprawdę czuje, że chce i ma sens robienie wideo, to w pewnym momencie musi w sobie złamać tą barierę w jakiś sposób i im prostsze formy typu właśnie wideo live, Instagram Stories,
tym jest łatwiej. A potem bardzo często z tych prostych form przechodzimy do coraz bardziej skomplikowanych czy wymagających trochę więcej czasu. I na jakimś etapie wszyscy duzi twórcy YouTube'owi w Polsce od tego zaczynali, tak? No, my się zawsze śmiejemy, a Ewa Red Lipstick Master ostatnio to mnie znowu powtórzyła na głos w trakcie debaty, którą z nią prowadziłam, że kiedy ona zaczynała swój kanał na YouTubie, to ona do lustra, które miała w swojej toaletce, przyklejała takim gumowym uchwyt do telefonu, takim gumowym... Taka przyssawka. Właśnie, dziękuję, brakowało mi słowa. Przyssawką przyklejała ten uchwyt do telefonu do swojego lustra. Wkładała w niego swój telefon, mówi, że widziała siebie taką. No i kręciła na zasadzie, chyba jest ostro, chyba mnie widać. I tak kręciła swoje pierwsze odcinki. I to jej zupełnie nie przeszkadzało. A dopiero później z czasem, po iluś odcinkach, przechodziła na trochę bardziej skomplikowany sprzęt, trochę bardziej skomplikowany jakiś tam montaż, tak? Wielu youtuberów zaczynało od tego typu kręcenia, w którym na przykład nagrywali siebie 60 razy, tylko po to, żeby nie musieć montować, bo nie umieli montować i żeby tylko wyciąć przód i tył, kiedy siadają i wstają z krzesła i po to, żeby wrzucić ten materiał, naprawdę duzi youtuberzy w Polsce się przyznają do tego, że tak zaczynali. I po prostu siadali na krzesełku i mówili tak długo, póki się nie pomylą, żeby nie musieć tych pomyłek wyrzucić. A dopiero po czasie się okazywało, że wyrabiali się po pierwsze w kontekście samego mówienia, a po drugie się okazywało, że idzie im tak dobrze, że zaczynają jakiś prosty montaż robić, a potem zwiększać, że tak powiem, zasób swojego sprzętu. Notabene dzisiaj kamery kompaktowe, które w zasadzie są bardziej aparaty niż kamery po prostu, kompaktowe, które kręcą naprawdę dobry obrazek, często jest ciężko powiedzieć, czy to jest profesjonalna kamera, czy nie, kosztują od 2,5 tysiąca do 4 tysięcy złotych, 4,5 powiedzmy. Więc nawet jak chcemy podnosić ten pułap naszych umiejętności, to potem taka inwestycja w sprzęt, który pozwala nam podnieść o pół stopnia, stopień, dwa stopnie naszą jakość, nie jest już jakaś bardzo duża. Skompletowanie sprzętu do takiego robienia gadającej głowy w cudzysłowie, czyli nie wiem, eksperta, który wrzuca dwa razy w tygodniu film na swój kanał albo na Facebooka, myślę, że mogłoby się zamknąć spokojnie w okolicach, już naprawdę w dużym naciągnięciu, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych. Mówiłaś o Red Lipstick Monster. Mhm. Możesz coś zdradzić, bo wiem, że współpracujecie. Że współpracujemy, to tak może za dużo powiedziane, natomiast rzeczywiście spotkałyśmy się całkiem niedawno temu, bo końcem lutego, po to, żebym mogła z Ewą porozmawiać i zrobić z nią wywiad, dlatego że jestem w trakcie tworzenia książki drugiej. Minęły 2 lata, trochę odpoczęłam od tego, jak dużo czasu mi zajęło stworzenie tego mojego pierwszego kompendium wiedzy na temat wideo, takiego mocno nastawionego na właśnie osoby początkujące i trochę dodania im otuchy i wiary w to, że to ma sens. No i teraz mój cel jakby numer 2 jest taki, żeby pokazać markom, że niekoniecznie zawsze muszą tworzyć treści sami, że muszą mieć swoje kanały, że muszą mieć swoje kampanie, a że warto bardzo często skorzystać jakby z tego, że mamy w przestrzeni YouTube'owej bardzo dużo twórców, którzy już mają tą swoją społeczność zbudowaną, że jest coraz więcej naprawdę fajnych jakościowo twórców, takich nastawionych na treści nawet bardzo specjalistyczne. No i piszę, mam nadzieję, że zdążę do świąt tego roku, żeby się książka pokazała. Z jednej strony robię reedycję swojej pierwszej książki, no bo od momentu, kiedy wyszła, dużo się już zmieniło. Ja tam piszę o takich narzędziach jak Vine, które już nie istnieją. A z drugiej strony właśnie powstaje druga książka, która będzie pokazywała potencjał, jaki tkwi w tym, co marka z twórcą, youtuberem jest w stanie zrobić. I chcę pokazać duże case'y i chcę pokazać małe case'y. I nawet sama Ewa ma takie współprace naprawdę duże, szerokie i stałe. Ale ma też coraz więcej takich marek, które przychodzą do niej niewielkich, które chcą z nią coś zrobić i ona również je robi. Te kampanie po to, żeby, jeżeli tylko wierzy w to, że produkt jest dobry, że produkt ma sens, to absolutnie robi te kampanie z nimi z wielką przyjemnością, więc mam nadzieję, że uda się stworzyć taki znowu takie fajne wprowadzenie w temat
działań, współpracy z influencerami dla biznesu i nie tylko dużego biznesu, bo ja widzę w tym bardzo duży potencjał dla biznesu małego i średniego. Takie pytanie pod kątem agencji. YouTube, influencerzy. Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę z influencerem? Jakie zapisy się tam powinny znaleźć, czego unikać? No i też jak dużą wolność twórczą? Znaczy ja mam, to zaczynając trochę od końca, mam takie poczucie, że jeśli twórcom narzuca się swoją własną wizję, to niejednokrotnie wychodzi z tego dziadostwo po prostu, dlatego że nawet jeżeli agencja, która przychodzi do takiego influencera, go ogląda i go w miarę dobrze zna, to dalej mimo wszystko nie jest w stanie zaproponować czegoś na tyle wpisanego w filozofię działania twórcy, że on będzie na pewno jest na 100% czuł. Zdarzają się przypadki, że agencja przychodzi z konkretnym pomysłem do twórcy i to jest okej, i to działa. Natomiast w większości przypadków myślę, że już większość agencji nauczyła się tego, że przychodzi po prostu z briefem i mówi, chcemy dotrzeć do takiej grupy, chcemy osiągnąć to i to i to, zaproponujcie nam, jakbyście to widzieli. I to jest dialog, tak? Czyli nie jest to taka komunikacja jakby bardzo jednokierunkowa, gdzie jest jakby narzucone z góry, że to ma wyglądać tak i tak. Tylko rzeczywiście jest to coś, co daje dużą kreatywną twórczość, czy taką swobodę w tworzeniu. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby jakby dopilnować tych aspektów takich prawnych. To znaczy, o ile myślę, że większości twórców można naprawdę zaufać w kontekście tego, że chcą to zrobić dobrze, im też przecież zależy na tym, żeby kampania dobrze się powiodła, żeby była dobrze odebrana. To jest oczywiste, że jakby wszyscy grają do jednej bramki. Natomiast no, trzeba zadbać o takie aspekty prawne, jak na przykład, że co wydawałoby się może oczywiste, ale im mniejsi twórcy, tym mniej świadomi, że na przykład prawa do muzyki, z której korzystają w trakcie materiału, który dla nas tworzą, że one są w jakiś sposób wylicencjonowane i przekazane prawami autorskimi na nas, tak? Ważne jest też zadanie sobie pytania, czy my płacimy za to, że twórca tworzy treści dla nas, ale na swój kanał, czy my mamy prawo potem te treści też również zamieścić na naszym kanale. To też jest bardzo ważne. I jakby no, warto zwrócić na to uwagę, żeby nie było takiej niespodzianki, że my zapłacimy twórcy, on powie ok, to ja zrobię dla ciebie taką kampanię i on ją robi, wrzuca na swój kanał, a potem my chcemy tę samą treść wykorzystać u siebie i nagle się okazuje, że nie mamy do tego prawa. No właśnie. Więc to są też takie sytuacje, że warto już mieć z tyłu głowy wcześniej, co chcemy zrobić i co się ma potem wydarzyć z tym materiałem i zadbać w umowie o to, żeby to się wydarzyło, żebyśmy potem mogli to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o twórców YouTube, to dobrze jest też wyjść poza czy sferę taką stricte jednego kanału. Większość twórców YouTube'owych w Polsce ma zbudowane bardzo duże kanały poza YouTube'em. Więc dobrze jest też pamiętać o tym i nawet w tym briefie zawrzeć taką informację, że jeżeli jest taka możliwość, masz jakieś kanały typu Instagram na przykład, albo kanał, czy fanpage facebookowy, żeby te treści w jakiś sposób jeszcze i tam tworzyć, czy poszerzyć tą kampanię o treści tam. Mam wrażenie, że Instagram jest takim nowym oczkiem zainteresowania wielu marek, które z youtuberami współpracują. I zdarzają się już na przykład takie kampanie, gdzie przychodzi się do youtubera i wcale nie robi się z nim kampanii na YouTubie, tylko robi się z nim kampanię na Instagramie. Zresztą wracając do Ewy, parę miesięcy temu robiła świetną kampanię z Sephorą, która wyglądała w taki sposób, że jeździła samochodem Sephory po Warszawie, zatrzymywała się w punktach, o których nikt nie wiedział, gdzie jest. Wychodziła na swoim Instagram Stories, pokazywała różne takie pojedyncze elementy miejsca, w którym jest. I była tam przez kilkanaście minut, a ludzie, którzy w Warszawie ją oglądali, wychwytywali, w jakim może być miejscu. I jeśli ją znaleźli, ją spotkali, to ona miała dla nich torby z prezentami super, z Sephory, super, które rozdawała. Więc bardzo prosta, bardzo fajna, bardzo kreatywna kampania, wykorzystująca nic innego jak Instagram Stories, czyli bardzo tu i teraz proste tworzone wideo. Chciałam się spytać o lokowanie produktów w takich filmach influencera, właśnie, no na przykład jak Sephora, czy jakieś konkretne kosmetyki. Jak to zrobić mądrze i czy influencer powinien uprzedzić oglądających, że ta jego audycja zawiera lokowanie produktu?
Jestem przekonana, że powinien. W ogóle bardzo dużo się toczy na ten temat dyskusji w przestrzeni. Nawet kilka tygodni temu była bardzo długa dyskusja na temat jednej z kampanii rządowej, ministerialnej, która kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych, opierała się w dużej mierze o treści właśnie na kanałach youtuberów i w żaden sposób nie była oznaczona, że my jesteśmy już na tyle świadomi jako konsumenci, że czujemy się oszukani, jeżeli nie pada konkretna informacja, że to lokowanie produktu się w materiale znajduje, tak? To jest normalne już, że włączamy serial w telewizji, że włączamy jakiś program w telewizji i pojawia się natychmiast po tym, jak się włączy ten program, wielki napis, audycja zawiera lokowanie produktu, czy program zawiera lokowanie produktu. Wszyscy duzi twórcy w Polsce wiedzą, są tego nauczeni, że trzeba to robić. Jak to robią? Robią to na różne sposoby. Jedni to mówią w trakcie, czyli na przykład na początku czy na końcu odcinka mówią, oglądacie ten odcinek dzięki, albo marka, która pozwoliła mi na nakręcenie tego odcinka, nazywa się tak i tak, albo w tym odcinku mogliście zobaczyć produkty tej firmy. Są też takie bardzo proste sposoby, jak na przykład oznaczenie tej marki po prostu w opisie do filmu, tak? Czyli jakby poinformowanie widzów o tym nie w samym filmie, a w formie pisanej, czy też właśnie takiego napisu, czy jakiegoś znaczka, który w tym filmie będzie oznaczał, że to jest program sponsorowany. A to musi być odcinek na początku, czy może być też nie na musi końcu? Być, absolutnie nie musi być. Jak dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu Krzysiu Gonciarz robił bardzo zresztą fajny film, wyjechał do jakiejś głuszy, do jakiegoś lasu i pokazywał, jak odpoczywać i to była marka Taupa, która jakby dała mu kosmetyki, które on tam gdzieś używał, pokazując, jak odpoczywa, przy okazji daje odpocząć też w swojej skórze i tak dalej. Teoretycznie niemęski temat, zrobił go bardzo fajnie, fajnie się to oglądało i tak naprawdę informacja, że to jest współpraca marki z youtuberem, pada chyba na samym końcu w ogóle odcinka, więc nie ma to znaczenia, czy to się dzieje na początku, czy to się dzieje na końcu, czy to się dzieje w środku, czy jakkolwiek. Ważne, żeby ktoś, kto ogląda ten odcinek, wiedział, co ogląda, że to nie jest tak, że on to pokazuje, bo to lubi. Okay. Zresztą coraz więcej youtuberów już zaczyna tak bardzo, znaczy to, że kiedyś wszyscy czytali w swoich komentarzach, sprzedałeś się, to już jest, tak. To jest stara śpiewka, ale oni już są tak wyczuleni na to, że ludzie czują, jak bardzo twórcy potrzebują tych sponsorów, że nawet uprzedzają często, nie mówię wam tego dlatego, że ktoś mi zapłacił, albo nie, to nie jest żadne lokowanie produktu. Tak, spotkałam się już z tym. Tak, i bardzo często tak pada, ale pokazuję wam to dlatego, że naprawdę mi się to podoba, a nie dlatego, że ktoś mi za to zapłacił. Więc oni już są wyczuleni na to mocno, żeby o tym mówić. A z drugiej strony uważam, że z perspektywy twórcy, przepraszam, firmy czy agencji, agencja tudzież klient mają absolutne prawo wymagać tego, żeby ta informacja nie była ukrywana, zamiatana pod dywan, tylko była jasno komunikowana. Tym bardziej, że coraz więcej tego typu kampanii potem zgłaszanych jest do nagród branżowych przeróżnych i bardzo często te nagrody wygrywają, tak? No właśnie trzymając się chociażby Krzysia Gonciarza i jego kampanii z Intelem sprzed dwóch lat. Ta kampania dostała bardzo dużo różnych branżowych nagród. Sama informacja o tym, że Intel sponsoruje te treści, pada chyba tylko raz i gdzieś tam pojawia się raz czy drugi raz bardzo delikatnie logo Intela w materiale, więc da się to zrobić z gustem i dobrze i nie naruszać w żaden sposób takiego komfortu konsumowania tej treści. Mamy pytanie, czy wrzucanie filmu na Facebooka za pomocą telefonu daje lepsze zasięgi. Masz jakieś informacje na ten temat? Nie. Myślę, że to są takie, są różne mity, tak? No ja kiedyś pamiętam, że to już całkiem dawno temu, bo z rok czy półtora temu, ale na którejś prelekcji Artura Roguskiego, który prowadzi bardzo duży fanpage ponadmilionowy, z przyjemnością słuchałam tych właśnie faktów i mitów na temat tego, co się mówi o edytowaniu postów, o planowaniu i tak dalej, że nie ma to znaczenia. Na pewno jakby jeżeli kręcimy telefonem wideo, no to po prostu wygodniej jest nam wrzucić to wideo z telefonu od razu na. I to jest w ogóle kłopot dla wielu ludzi, żeby przerzucać materiały, zwłaszcza jeżeli one są dłuższe i więcej ważą. To jest uciążliwe, żeby przerzucać materiały z telefonu na komputer, a potem je uploadować z komputera. Z drugiej strony dodawanie filmów z komputera jest, wydaje mi się, takie bardziej intuicyjne i sympatyczniejsze.
ale nie wydaje mi się, żeby miało to jakikolwiek wpływ na zasięgi. Nie znam takiej praktyki, ja nie mam żadnych informacji z analityki wynikających, które by potwierdzały, że tego typu działanie cokolwiek zmienia, więc w odpowiedzi nie, nic na ten temat nie wiadomo i moje kampanie nie pokazują tego typu zależności. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tak. Jeszcze w temacie agencji. Mhm. Wiem, że wy specjalizujecie się w wideo, ale większość agencji jednak się nie specjalizuje w wideo. Mhm. To znaczy jest to jedna z opcji, które na przykład my jako Klik oferujemy. Mhm. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, podpisując umowę z klientem na przygotowanie dla niego takiego materiału? Już nie z influencerem, tylko z samym klientem, z firmą, która zleca nam wykorzystanie wideo. Jako agencja. Tak. No to myślę, że w ogóle jednym z aspektów, który jest najczęściej pomijanym lub bardzo w taki sposób po macoszemu traktowany, jest cały aspekt praw autorskich z perspektywy pól eksploatacji. Pole eksploatacji to jest nic innego jak zapis, który mówi, w jaki sposób możemy potem ten film dystrybuować, mhm. tak? Czyli mówiąc wprost, w jakich platformach, w jakich przestrzeniach, bo to może być przestrzeń publiczna, to może być kopiowanie na płyty, pendrive'y, to może być wrzucanie do różnych platform społecznościowych. W jaki sposób ten film będzie dystrybuowany? Dlatego, że klient bardzo często wymaga czegoś, co zgodnie z literą prawa nie istnieje, czyli przekazywania praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji. Okay. Każdy jeden mądry prawnik od prawa autorskiego, albo nawet nie prawa autorskiego, taki, który dobrze zna tematy pól eksploatacji, powie wam, że coś takiego jak wszystkie pola eksploatacji, w takim zapisie wszystkie pola eksploatacji nie istnieje. I ten jeden zapis, niestety, czasem on wygląda tak, że ma stronę albo półtora strony A4, to jest literalne wypisanie dokładnie tych miejsc, w których my będziemy dystrybuować film. Mhm. Często taka umowa wygląda tak, że mamy gęsto zapisany tekst, a potem mamy kropka po kropce wypisane, że będziemy na pendrive wrzucać, że będziemy na targach puszczać, że będziemy na telebimach, na jakichś dużych imprezach puszczać, że będzie na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie itd., itd. Co więcej, to też jest ciekawostka, że jeszcze parę lat temu po prostu się pisało na przykład dystrybucja w social media. Teraz rozbijamy tę dystrybucję nie tylko na same kanały, ale też na komunikację płatną i organiczną. No bo teraz od tego, czy nasz film będzie wrzucony po prostu na fanpage'a, czy my z tego filmu zrobimy na przykład reklamę, będzie zależała na przykład kwota licencji muzycznej. Ktoś, kto jest właścicielem muzyki, z której my skorzystamy, zresztą wydaje mi się to bardzo logiczne, może powiedzieć, ok, jak wrzucicie na swój fanpage, a na waszym fanpage jest 10 tysięcy ludzi, na przykład 10 tysięcy fanów, no to jaka jest szansa, że ten film organicznie dotrze do więcej niż kilkanaście razy większej grupy, tak? Ale jeżeli zaczniecie promować ten film reklamowo i zaczniecie ładować w niego budżet, no to on może docierać do milionów. Mhm. A jak dociera do milionów, to ja poproszę za tą licencję więcej pieniędzy. I to są takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę, czyli na jakie pola eksploatacji my przekazujemy prawa autorskie, bo teraz jeżeli my przekażemy na przykład prawa autorskie do filmu na polach eksploatacji Facebook organicznie, a klient zacznie za ten film płacić reklamowo, no to mamy problem, bo bardzo często te licencje wykupuje na siebie agencja. Duże firmy, takie jak Paris Music na przykład, które licencjonują muzykę, nie podpisują w ogóle umów z klientami końcowymi, podpisują umowę na wykorzystanie muzyki tylko z agencją. Mhm. I jeżeli klient zaczyna wykorzystywać taki materiał w sposób inny niż zgodny z umową, no to Paris Music przychodzi, puka, mówi, dzień dobry. Ale widzimy, że ta reklama zaczyna wykraczać poza, nieładnie. Czy ten film zaczyna wykraczać poza ramy naszej umowy, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc myślę, że to jest taki kluczowy element, w ogóle wykorzystanie wizerunku osób, które się pojawiają w filmach. Bardzo często jest tak, że my wchodzimy jako agencja do jakiejś firmy i szef, menadżer mówi, a nie ma problemu, Kasia, Zosia, Wojtek i Krystian wystąpią w tym filmie, nie ma problemu. No po czym my wchodzimy do pokoju, w którym siedzi Kasia, Krysia i Wojtek i mówimy im, słuchajcie, to jutro o 10 zaczynamy kręcić, oni nas patrzą i mówią, nie. Mhm. No i teraz no, można byłoby wchodzić w niuanse i szczegóły kodeksu prawa, pracodawca mógłby ich próbować namawiać, może nawet zmusić, to już nie moja sprawa.
Natomiast my jako agencja się czujemy zdecydowanie bezpieczniej, mając ze sobą taki bardzo prosty wzór na wykorzystanie wizerunku, który jeśli ta osoba podpisuje, to wtedy jakby świadomie decyduje się na to, że my możemy ten jej wizerunek w filmie wykorzystać. Natomiast jeśli my nie mamy takiego glejtu, to powiem szczerze, że nie kręcimy. I to jest tak, że nawet jeżeli ludzie słownie nam deklarują, że okej, to my i tak przez całą rzeszę naszych aktorów występujących w filmach przechodzimy, każda jedna osoba ten glejt podpisuje i to wtedy jest my mamy... Czy możemy tak czas? Zrobić. Możemy są... No, to już zależy od nas. Możemy sobie dookreślić konkretny czas i to jest wtedy tak zapisane. Możemy na czas nieokreślony tę umowę podpisać. My mamy w agencji całe segregatory takich umów z różnych planów pozbierane z różnych miejsc i wtedy czujemy się bezpiecznie idąc spać, no tak. Że jeżeli ktoś na przykład potem wpadnie na taki pomysł, że jednak nie chce, no to my jesteśmy jakby bezpieczni i klient jest przede wszystkim bezpieczny i nie ma sytuacji, że ktoś się wycofa, bo powiem szczerze, na całe szczęście nie mieliśmy takich sytuacji więcej niż jedną, ale mieliśmy jedną, w której klient dał słowo nam, że jego pracownik na 100% się zgadza na to, żeby wykorzystać swój wizerunek, po czym pracownik zwolnił się z pracy, pół roku później, tudzież był zwolniony, bo tego nie jestem pewna, i po pół roku, ponieważ nie mieliśmy tego dokumentu, wystąpił przeciwko naszemu klientowi na bardzo dużą kwotę odszkodowania sądowo, twierdząc, że nie zgodził się na takie, a nie inne wykorzystanie jego wizerunku. No i bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jakby klient wygrał tę sprawę, natomiast 2 lata jeździł po sądach i, no i mówiąc krótko, miał dużo nieprzyjemności z tym związanych, w związku z czym czasem taki jeden dokument, który się wypełnia raptem 30 sekund do minuty, daje nam więcej niż takie dżentelmeńskie umowy. Mimo, że prawo mówi, że dżentelmeńska umowa też jest umową, lepiej jest mieć dokument. Teraz mam pytanie w ogóle z innej beczki. Jakiś czas temu modne były cinemagrafy, czyli takie zdjęcia, które tylko w jednym elemencie się ruszały. Instagram jakiś czas temu powiedział, że planują wprowadzenie to u siebie na serwisie. Tak. Czytałam też artykuł, że to się ma niebawem wydarzyć. Tak. I zastanawiam się, jaką masz opinię na ten temat. Czy ma to sens i w ogóle, czy ma szansę? Znaczy ja myślę, że im więcej w ogóle takie narzędzia jak Instagram wprowadzają różnych uatrakcyjnień, sposobów na to, żeby, nie wiem, robić treści wideo z treści zdjęciowych, żeby robić, nie wiem, inne typy, nie wiem, bumerangi, timelapsy i tak dalej, tym bardziej ludzie się cieszą, bo ludzie odkrywają możliwości, jakie to wideo za pomocą telefonów im daje. I dzięki temu korzystają z wideo częściej. Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia. Moje doświadczenia są takie, że coraz więcej osób zaczyna w Instagram Story korzystać z wideo, nie tylko już ze zdjęć. Jeszcze kiedyś było tak, że wchodziłam i większość moich znajomych raczej dodawało zdjęcia. Teraz mam wrażenie, że jest już tak 50-50, czyli coraz więcej ludzi zaczyna robić jakieś wideo, jakieś bumerangi właśnie. W ogóle wykorzystywać te wszystkie fajne możliwości, jakie nam daje ankiety, tak? Nie wiem, gify. Więc ja z wielką, że tak powiem, przyjemnością będę obserwować, jak Instagram będzie, w jakim kierunku szedł i co będzie proponował i czy będzie rozwijał tego typu opcje, bo mam poczucie, że im więcej tego typu różnych nowości, tym chętniej ludzie na Instagrama będą przychodzić i wideo kręcić, a im więcej będą kręcić wideo, tym ja będę szczęśliwsza, bo tym prościej będzie mi potem pokazywać markom, że to ma sens i że ludzie chcą i robią wideo i chcą oglądać wideo. A tak rzeczywiście jest, więc mam nadzieję, że to się wydarzy. Dobrze, nie mamy więcej pytań. Ja również nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Chciałam wam jeszcze przypomnieć, że dzisiaj o 13:00 mamy kolejny live, na którym pojawi się już Rahim Black. Też będziemy w klubie Choice. I tytuł kolejnego live'a to będzie Kryptomarketing w e-commerce, na który serdecznie was zapraszamy i bardzo dziękujemy. Dziękuję.